Elo, velo, rowerzyści, kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to napęd od SRAMA, czy też SREMA, Rival AXS albo AXS. Możecie pisać w komentarzach, jak się prawidłowo w Polsce powinno to wymawiać. Ja będę mówił SRAM AXS. Tak jak jest w Polsce napisane, tak ja będę to czytał. Nie SREM AXS, tylko SRAM AXS. Dobra. Na ten rower w ogóle mógłby powstać trzeci materiał, czyli jak zajechać rower za 30 tysięcy w rok czasu. Bo napęd niestety jest tutaj totalnie zajechany. Jest po byłym ambasadorze Gianta i powiem szczerze, że tego ambasadora obserwuję długie lata. Robi piękne fotki. Jest naprawdę top, jeżeli chodzi o zdjęcia na Instagramie, ale to, jak finalnie ten rower wygląda, co tu się w tym rowerze wydarzyło, to jest przegięcie pały. To tak, jakby na przykład mieć piękną kobietę, na co dzień strzelać sobie z nią selfiki, a wracać na wieczór i ją tłuc. No normalnie zbrodnia. Zbrodnia na rowerze szosowym. Wiadomo, rower szosowy musi być zawsze piękny, dopieszczony, wypucowany. Najlepiej czasami w ogóle na nim nie jeździć, tylko po prostu, żeby wisiał sobie na ścianie, niż go tak przetyrać. Tym bardziej, że rower kosztuje 30 tysięcy. Rozumiem, jak ktoś ma rower za 3 tysiące, aluminiowy, ok, dobra, tam gdzieś coś odpryśnie, tutaj napęd się zjedzie, bo to mój pierwszy rower, nie umiem jeździć na rowerze, ok, dopiero zaczynam, nie wiem w ogóle, że trzeba się rower smarować, nie wiem, że trzeba opony pompować, wszystkiego się powoli uczę, no to ok, ale przy rowerze za 30 tysięcy, gdzie jeździ się już długie lata, no to sorry. Kolejna sprawa, zanim przejdę do tematu SRAMA, to chciałbym wspomnieć, że zostałem jakby powiedzmy nominowany do w gravelowych mistrzostwach polskich twórców wideo, czy nie wiem jak to tam się nazywa, czy ala youtuberów. Pan Bartek z kanału Road Racing wspomniał w swoim filmie opowiadając o Garminie, że będzie robił takie wyścigi, że będą mistrzostwa Polski i prosił, aby w komentarzach pisać, kogo byście chcieli najchętniej zobaczyć na tych mistrzostwach. Jedna uwaga do Was. Piszcie w komentarzach, którego twórcę cyfrowego, którego youtubera kolarskiego chcielibyście zobaczyć na tym wyścigu, bo to są Mistrzostwa Polski właśnie dla nich również, jako równoległa impreza z mega nagrodą za pierwsze miejsce. Dystans długi, czyli jakieś 90 km. Dajcie znać w komentarzach, kogo byście chcieli zobaczyć. Bo on lubi innych oglądać, ma ogromny szacunek itd. itp. Ja tam mam o wszystkich chłopakach tworzących i dziewczynach na YouTubie bardzo dobre zdanie. Wiem, jaka to jest ciężka praca. Dajcie znać w komentarzach. Tak padło, że najwięcej polubień akurat ma komentarz, gdzie ja zostałem nominowany do tych mistrzostw, ale że pan Bartek mnie tak średnio lubi, to nawet mimo, że coś napisałem pod tym komentarzem, no to ja mam shadowbana i to i tak się Wam nie wyświetla. Jeżeli nie wierzycie, to możecie zobaczyć, możecie tam ewentualnie coś pod tym komentarzem pisać, może się do mnie odezwie, może mnie odbanuje, zobaczymy. Mistrzostwa Polski twórców, youtuberów są chyba 17 sierpnia. Jest to termin taki, że może wystartuję, jeżeli faktycznie znajdę na to czas. Chęci są, z chęcią bym się tam zmierzył. Daleko jest, bo to Wrocław, gdzieś tam okolice, ale może by się udało. Dobra, przejdźmy teraz do napędu SRAMA. Odwieczna konkurencja dla Shimano. Każdy napęd ma swoje plusy, ma swoje minusy. O Shimano robiłem osobny napęd. W tym filmie będę chciał powiedzieć, jak to mniej więcej wygląda w SRAMie i będę chciał przyrównać go właśnie do Shimano. Co ma swoje plusy, co ma swoje minusy i jaki napęd bym wybrał osobiście, bo każdy ma swoje preferencje i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nie ma rzeczy idealnych. Różne osoby mają różne gusta, więc no to trzeba się z tym liczyć. SRAM, amerykańska marka, Shimano, japońska. SRAM charakteryzuje się tym, że raczej nie ma tanich napędów, typu jak na przykład jakieś Shimano, Altusy, Tourneye i tym podobne. Tu zaczynamy od najtańszej grupy, to jest Apex, która nie jest złą grupą, bo sam na przykład jeżdżę na Apexie mechanicznym w gravelu i jestem z tej grupy bardzo zadowolony. Ale to dobra. Przejdźmy na razie do szosowego rivala AXS. Ale przejdźmy tak. To, co charakteryzuje tą grupę, to to, że po pierwsze trochę inny kształt klamek i mniej przycisków. Ma tylko po jednym przycisku na każdej klamkomanetce i
ten jeden jest odpowiedzialny, żeby sobie zrzucać. Jest to trochę intuicyjne, bo w momencie, kiedy naciskamy sobie tutaj, to wiemy, że ten łańcuch będzie sobie w dół. Jeżeli naciskamy z lewej strony, no to wtedy automatycznie on sobie idzie w górę. Ktoś by zapytał, no okej, ale mamy z przodu dwa blaty i jak z tego korzystać? Bardzo prosta sprawa, może mało intuicyjna, ale wystarczy po prostu obydwa przyciski nacisnąć naraz. I wtedy ten blat z przodu się szybko zmienia. Oczywiście grupa na hamulcach tarczowych hydraulicznych, to co też charakteryzuje tutaj grupę SRAMA, to to, że nie jest on na oleju mineralnym tak jak Shimano, tylko jest na docie. Tak jak w hamulcach samochodowych. Z takich moich odczuć, jeżeli chodzi o hamowanie, no to widać, że hamulce jakby zostały poprawione. Lepiej to działa w porównaniu do poprzednich grup, na jakich ja na przykład jeździłem, czyli na Apexie Rivalu, ale jeszcze na Linkę, więc tutaj to działa lepiej, łatwiej wyregulować. I to hamowanie jest na pewno dużo bardziej skuteczniejsze. Kolejna rzecz to oczywiście mechanizm korbowy, też oczywiście trochę w innych standardach niż Shimano, trochę grubsza ośka, trochę inne standardy, jeżeli na przykład też chodzi o same przełożenia, bo tak jak tutaj mamy 48-35, najmniejsze w Shimano z reguły to jest 50-34, później mamy taką kasetę, taki mechanizm korbowy sprinterski 52-36, a zawodowcy potrafią się ścigać na jeszcze mocniejszych, na jeszcze większych zębatkach czy też koronkach. To ogólnie troszeczkę dla mnie taki jakby minus, bo jednak jestem zwolennikiem tych większych tarcz. Oczywiście tutaj w SRAMie też występują większe tarcze, chociaż chyba one są troszeczkę bardziej ciężej dostępne, ale mogę się mylić. Za to plusem jest to, że wtedy podczas jazdy korzystamy z koronek, które są bardziej po środku, bo przy prędkości 30 na godzinę, przy większym blacie z przodu 52, no to z reguły korzystamy gdzieś tutaj już tak można powiedzieć, że skrajnie. W momencie, kiedy mamy mniejszy blat, no to już bardziej korzystamy tutaj sobie z tego środeczka. Na jak pewnie jakichś sprintach może troszeczkę brakować, ale to oczywiście trzeba też mieć nogę, trzeba mieć moc, żeby to obsłużyć. Przejdźmy teraz może do samej elektroniki, czyli coś, co charakteryzuje właśnie tego AXS-a, czyli pełna bezprzewodowość. Nie mamy tutaj nigdzie żadnego kabelka. Tak jak tutaj widać, rama jeszcze jest przystosowana pod to, aby użyć przerzutki mechanicznej albo z Shimano, bo w Shimano tutaj coś tam jeszcze delikatnie wystaje. Może nie za dużo, nie rzuca się może to jakoś mocno w oczy i jest zawsze jakieś tam delikatne ryzyko, że może się to gdzieś tam urwać, ale no tutaj w SRAMie jest to według mnie bardzo fajne rozwiązanie, bo mamy dwie baterie z przodu i z tyłu osobno. Bardzo szybko można sobie to wyjąć, zdemontować. Mam nadzieję, że mi tutaj o, pyk jednym ruchem. Niby wydaje się, że to tak łatwo schodzi, ale też nie ma problemu, aby gdzieś to wypadło na dziurach. Też spoko opcja, bo jeżeli mamy dwie baterie i jedna się rozładuje, bo na przykład załóżmy, że się rozładuje z tyłu, chociaż raczej prędzej się rozładuje bateria z przodu. Też wszystko zależy od warunków terenu, gdzie korzystamy. Jeżeli jeździmy w górach, no to na pewno dużo manewrujemy przednim blatem. A jak jeździmy gdzieś Mazowsze, Kujawy, czyli po tak zwanej Płaskopolsce, no to raczej korzystamy tylko i z tylnego przełożenia. Więc to jest fajne, bo na przykład w Warszawie gdzieś tam na gazcach Wam się rozładuje tył, no to przepinacie sobie z baterię z przodu i dalej jedziecie. Więc na pewno też są jakieś tryby, jakieś tam awaryjne. Jeżeli macie liczniki sparowane z tą grupą AXS, no to też będziecie mieli powiadomienia, że bateria powoli się rozładowuje i trzeba ją naładować. Kolejną fajną sprawą jest to, że no nie musicie bezpośrednio do jakby roweru podpinać ładowarkę, tylko po prostu baterię możecie wyjąć i naładować sobie w dowolnym miejscu. To też na pewno jest dobrą opcją. Kolejną rzeczą jest to, że możecie sobie dokupić na przykład trzecią baterię, chyba ewentualnie drugą, jeżeli korzystacie tylko na przykład z gravelowych, jednoblatowych opcji i możecie mieć gdzieś to w zapasie, schowane gdzieś tam w jakimś piórniczku, w torebce czy coś i ewentualnie w razie problemów możecie sobie to wymienić. Jest oczywiście aplikacja na telefon, gdzie możecie aktualizować, konfigurować sobie w pełni tutaj tą grupę, możecie podglądać właśnie jakie jest stan naładowania, możecie zmieniać opcje, jeżeli chodzi tutaj też o te przyciski, więc no, grupa jest na pewno rozbudowana i dobrze to działa.
Tak jak wspomniałem, ta grupa jest troszeczkę jakby zajechana przez poprzedniego użytkownika i przyznam się, że boję się troszeczkę tym rowerem mocniej jeździć, bo łańcuch oddaje takie odgłosy, jakby to był na jakieś stare wigry, nie smarowane przez ileś tam lat. Więc po prostu przejechałem się kilka razy w miarę jakby tam rekreacyjnie, nie wykorzystując jakby w pełni potencjału tego roweru. Ale plus dla SRAMA, że mimo, że napęd jest naprawdę mega zajechany, przymiar wpada, ta jedyneczka jeszcze ma luz, to działa dobrze. To działa dobrze. Zmiany biegów, nie ma problemu, zmienia szybko. Taka charakterystyka jest tego SRAMA, że on jest jakby taki trochę głośniejszy podczas zmiany biegów, taki bardziej sportowy jak BMW, ale Shimano jest trochę cichsze. Można powiedzieć, jakby trochę była lepsza kultura tego, ale mimo tego, że ten napęd jest totalnie zajechany, to on działa bardzo, bardzo dobrze. Biegi zmienia elegancko. Czego nie mogłem powiedzieć o Shimano, bo mimo, że w poprzednim TCR-ze to był dosyć świeży napęd, to tam na jakichś nierównościach podczas zmiany biegów tam potrafiło sobie jeszcze jakoś tam coś tam delikatnie trymować. Tu nie ma takiego czegoś jak trymowanie z tyłu, to po prostu wchodzi i to działa. Nie ma, że tam jeszcze słychać jakieś cyk, 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 że coś tam się układa. Nie ma czegoś takiego. W Shimano, mówię, na dziurę gdzieś wjechałem i nagle ta przerzutka coś tam z tyłu zaczęła latać, kombinować, cykać, nie wiem o co chodziło. Tam różne były komentarze, jeżeli chodzi o to, no tutaj czegoś takiego nie ma. Więc może już zacznę podsumowywać trochę wszystkie plusy i minusy tego tutaj napędu. Żeby nie było, że jestem mało obiektywny, to też troszeczkę do SRAMA mogę przyczepić, a mianowicie o gumy. Ja wiem, że to nie są nowe gumy, one na pewno trochę mają kilometrów przejechane, ale to chyba jest taka charakterystyka SRAMA, że one nie są nigdy idealnie spasowane. Widzicie, jaki tutaj na przykład jest luz? Podejrzewam, że jak były nowe, to na pewno były trochę lepsze i fajnie by było na przykład je teraz w najbliższym czasie po prostu wymienić, ale no w SRAMie, w Shimano, no te gumy na pewno są troszeczkę lepsze jakościowo i tutaj nawet po jakimś dłuższym użytkowaniu. Więc minus na pewno za gumy. Jak już jesteśmy przy gumach, to no tutaj one są jakby też ogólnie kształt tych klamkomanetek jest troszeczkę mniej ergonomiczny. Mogły być takie ciut grubsze, oczywiście też preferencje własne, bo to jak ktoś ma większą dłoń, no to wtedy będzie narzekał, że SRAM jest troszeczkę mniejszy, a jak ktoś będzie miał małą dłoń, no to znowuż powie, że SRAM fajny, no bo jemu pod na przykład jego dłoń pasuje idealnie. Z minusów, no to można powiedzieć tutaj, że ta zmiana biegów jest troszeczkę głośniejsza i to nie jest raczej tylko przez to, że ten napęd jest trochę zużyty, ale po prostu taka jest charakterystyka tego napędu, że zmienia się on dosyć szybko, wydając przy tym jakiś tam dodatkowy dźwięk. Teraz może przejdźmy do plusów i przejdźmy do plusów dla Shimano DI2. To na pewno jest waga. Porównując do na przykład 105 DI2, no to tutaj tam będziemy mieli delikatnie poniżej 3 kg, a w rivalu będzie to około 3,5, czyli pół kilograma różnicy. Dużo, niedużo, sami musicie sobie to odpowiedzieć. Czy to, no jeżeli ktoś próbuje zrobić jak najlżejszy rower i na jakieś góry, bo sam jest też mega wycieniowany i każdy gram dla niego się liczy, no to oczywiście Shimano będzie tutaj lepszą opcją. Jeżeli ktoś jest bardziej sprinterem, nie zależy mu aż tak na wadze samego roweru, to myślę, że te pół kilograma aż tam mocno tak nie zrobi roboty. Oczywiście są też wyższe grupy. Przy wyższych grupach chyba ta różnica już troszeczkę będzie się zacieśniać, ale mimo tego Shimano będzie ciut lżejsze. No ja nie widzę więcej plusów dla Shimano. Oczywiście możecie pisać w komentarzach, dlaczego wy wolelibyście grupę japońską od tej amerykańskiej. Dla mnie lepszą grupą jest SRAM i teraz wam powiem dlaczego. Czyli tak, pierwszy plus, no to szybka i łatwa wymiana baterii, gdzie możemy mieć baterię w zapasie. Odbywa się to w zupełności bezproblemowo. Kolejny plus to w pełni bezprzewodowy napęd. Nie mamy żadnych kabelków przy przerzutce, tylko jest to połączenie bezkabelkowe, co no, dla mnie szacun. Shimano oczywiście daleko w tyle, jeżeli chodzi o tą kwestię, ale chodzą gdzieś tam plotki, że już kolejna grupa też nie będzie miała tych kabelków.
Następna rzecz to to, że bardzo fajnie możemy sobie zrobić tak zwanego muleta, czyli możemy mieszać tutaj, jeżeli chodzi o klamko manetki, zwykłe manetki, nie wiem, tam na prostą kierownicę, na właśnie na tego typu baranek, możemy wrzucić grupę szosową, możemy wrzucić grupę gravelową, MTB, większą kasetę, no możemy tutaj sobie tak skonfigurować rower, jak nam się żywnie podoba. Zamiast Rivala z tyłu mogę teraz dać, nie wiem, jakiegoś Apexa Explore i też to wszystko będzie działać, można to sobie w aplikacji wszystko ładnie pokonfigurować, więc naprawdę mega rozwiązanie. Pomiar mocy, jeżeli chodzi o korby, tutaj, no tutaj można zamontować pomiar mocy jeszcze Gianta, ale generalnie też wystarczy wymienić lewe ramię korby, gdzie tutaj będzie zamontowany pomiar mocy i wtedy też bez jakichś tam większych problemów możemy korzystać sobie z watów. To, co ja uważam za kolejny plus, to jest wytrzymałość napędu. Z grup SRAMA korzystam już bardzo długo i wiem, że podstawowe łańcuchy do tych pory, co korzystałem, tam 11-10 czy 11-30, były dosyć wytrzymałe. A tutaj mamy łańcuch typu flat, czyli on po prostu od góry jest płaski. I dużo osób na pewno potwierdzi moje zdanie, że te łańcuchy są bardzo, bardzo wytrzymałe, że można przejechać na nich dużo kilometrów i się to bardzo wolno zużywa. Nawet wiem, że niektórzy przy Shimanochach też korzystają z tych łańcuchów i sobie chwalą, bo też jest to dosyć kompatybilne. Więc te łańcuchy nie dość, że tylko fajnie wyglądają, to jeszcze są wytrzymałe. Kolejna rzecz, to jest powiedzmy grupa typowo szosowa i SRAM nie ma tu żadnego sprzęgła, tak jak to ma do tej pory Shimano rozwiązane. Nawet tylko, że oczywiście w grupach szosowych żadnego sprzęgła nie ma, bo to już tyczy się grup gravelowych i MTB. A tutaj te konik, jak to się mówi, jest bardzo fajnie napięty, więc nawet jak jedziemy po jakichś dziurach, no to nie będzie problemu, że ten łańcuch będzie nam skakał, więc tu sprzęgło, tu SRAM też zawsze jest o krok do przodu pod tym względem, że nie ma sprzęgła, ma po prostu odpowiednio napiętą sprężynę, że nawet przy grupach szosowych nie jest to jakoś tam mega luźne jak w Shimano. To by były chyba wszystkie plusy i minusy SRAMA i Shimano. Jeżeli korzystacie już dłuższy czas z takich grup bezprzewodowych, to oczywiście piszcie w komentarzach, jak Wam się sprawdza i czy byście, no nie wiem, na przykład ze SRAMA zmienili na Shimano albo z Shimano na SRAMA. Czy po prostu ta grupa jest dla Was top i już z innych nie będziecie korzystać. Ja nie jestem jakoś mega zwolennikiem grup takich elektronicznych i przez dłuższy czas korzystałem z Shimano 105 i byłem naprawdę bardzo zadowolony. Teraz w ramach eksperymentu będę jeździł przez dłuższy czas na Wheeltopie EDS TX, bo został on zamontowany w Pafaro. Z pierwszych wrażeń jest spoko, ale no, musicie poczekać na podsumowanie, ale jeżeli miałbym wybierać między Shimano i SRAMem, no to oczywiście wybrałbym SRAMa, jest on dla mnie o wiele lepszy, bardziej przemyślany napęd, trochę chyba droższy niż Shimano, bo jednak Shimano jest troszeczkę tańsze i troszeczkę lżejsze, ale no to mówię, wszystko ma swoje plusy i minusy, więc co Wy byście wybrali, to piszcie w komentarzach, a ja kończę i do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, piąteczka.